W 2014 roku w kwietniu zostałam zaproszona na festiwal Tydzień w Kryminale. Jak to na tego typu imprezach, brałam udział w panelu dyskusyjnym, prowadziłam także krótki, nieco plotkarski wykład z ariami operowymi w tle, który śpiewałam w towarzystwie moich przyjaciół muzyków. Bez wątpienia jednak zarówno dla mnie, jak i moich słuchaczy najlepszą atrakcję zapewnił spacer o tajemniczym zabarwieniu, który poprowadziłam wewnątrz murów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Sama wybrałam ten budynek. Wśród kilku innych stanowi miejsce owiane tajemnicą. W 30-osobowej grupie zaczęliśmy od pomieszczeń dostępnych dla wszystkich. Potem przeszliśmy do tych zarezerwowanych jedynie dla pracowników, a na koniec, przed wyjściem na dziedziniec, zwiedziliśmy urzędowe piwnice. Znaleźliśmy w nich stare mapy i plany, może ze dwa uchowane sprzed 30 lat krzesła i wielki stół kartograficzny. Osoba, która oprowadzała nas po wnętrzach, dodała od siebie kilka słów o dawnym przeznaczeniu piwnic. Zrobiło się klimatycznie. Poczułam, że oto nadszedł odpowiedni moment, by zadać nurtujące mnie pytanie. A co z podziemiami? Zaczęłam. Słyszałam, że jest ich tu na 4 piętra w dół. Tak, dodał ktoś z grupy, podobno da się nimi przejść do Muzeum Narodowego. Czy to prawda? Naciskał ktoś jeszcze. Ale nasz przewodnik tylko się uśmiechnął. Nie potwierdził prawdziwości legendy o podziemiach wiodących w różne miejsca, ale też jej nie zaprzeczył. Ile wobec tego w miejskich opowieściach prawdy, a ile mitów? Dokąd wiodą korytarze pod chodnikami Wrocławia? Czy w ogóle istnieją? Jak każde stare miasto, Wrocław ma bogatą historię. Tu się urodziłam, tu dorastałam i tu żyję. Miasto od zawsze mnie pasjonowało. Nazywam się Nadia Szagdaj i jestem pisarką. Stworzyłam postać Klary Schulz, by w swoich książkach móc opisywać historię dawnego Wrocławia. A ta otacza nas na każdym kroku. Wystarczy się rozejrzeć. Ruszajmy. Czy pod naszymi ulicami wiją się podziemia, którymi można przemierzyć pół miasta? Przychodzi mi teraz do głowy mój ojciec. Gdy w przeciwieństwie do mojej mamy, która urodziła się we Wrocławiu, przybył w latach 70. do miasta, obserwował je baczniej i chłonął całym sobą. On pierwszy opowiedział mi miejską legendę o korytarzach pod ziemią. Znów go o to pytam. Ojciec opowiada mi historię podziemi. Twierdzi, że za czasów, gdy osiedlał się we Wrocławiu, krążyły opowieści, jakoby pod urzędem i muzeum przebiegał korytarz. Owszem, potwierdza informację, że pod budynkiem urzędu mieścił się schron, w którym najprawdopodobniej do ostatnich chwil przed ucieczką przebywał Karl Hanke. Nie wie jednak, czy znajdował się na pierwszym podziemnym poziomie, czy na którymś z niższych, a według mitów mogło ich być nawet 5. Czemu miałby jednak służyć korytarz prowadzący do muzeum? Nie ma pojęcia. Twierdzi jednak, że nawet w akademiku opowiadano historię o ciężarówkach przyjeżdżających w to miejsce nocą, jeszcze za czasów Stalina. Coś przywożono, coś później wywożono. Mówiło się o wywrotkach zapełnionych ziemią i piachem. Tajemniczo, pod osłoną mroku. Podoba mi się, ale ojciec nie umie powiedzieć, czy to prawda. Sugeruje jednak, bym odwiedziła kilka innych miejsc. Nie mam zamiaru czekać. Wsiadam w samochód i jadę w poszukiwaniu śladów podziemnych przejść. Przed wojną muzeum było urzędem w zasadzie wojewódzkim, tak w dużym uproszczeniu. To dla odmiany było znowu urzędem miejskim. Więc jakieś tam połączenie między tymi dwoma urzędami jest w miarę możliwe. Jeżeli było takie przejście, to jakim cudem ze względu na bliskość wody i to takiej wartkiej wody, to przejście w ogóle istniało? Jeżeli jest to przejście, samo spokoju, samo nadbrzeże też jest w miarę wysokie. Różnica między lustrem wody a potencjalnym tym przejściem, to jakieś tam miejsce jest. Stoję na parkingu pod placem Nowy Targ. Tu także mieścił się schron przeciwlotniczy, choć projekt Richarda Konwiarza zakładał przebudowanie tego miejsca w późniejszym czasie na parking podziemny właśnie. Ja natomiast pamiętam to miejsce z czasów szczeniackich. W tym miejscu mieścił się niegdyś klub o nazwie Kolor,
oraz studio nagraniowe. Czasem tu bywałam, choć upływ lat zniekształcił wspomnienia o tym miejscu. Tym bardziej, że pod ziemią było ciemno, wręcz mrocznie. Sądzę, że legendy o podziemnych przejściach rodziły się między innymi tutaj, a sam klub i jego atmosfera sprzyjały ich rozwojowi. Spośród licznych pomieszczeń dla klubu udostępniono niewiele. Do innych, zawsze niedostępnych dla klientów, prowadziły wiecznie zamknięte drzwi. Niczym z horrorów o katakumbach pod Paryżem lub Londynem, także te wrocławskie tajemnice, zamknięte po drugiej stronie, jednakowo odpychały i przyciągały żądnych przygód mieszkańców. Dziś z klimatu dawnego koloru nic się nie uchowało. Przebudowano po niemiecki schron wedle założeń pierwotnego projektu i otwarto przestrzeń dla samochodów. Trzeba przyznać, że jest wielka. Nie mam pojęcia, czy był tu jakiś podziemny korytarz. Czy Klara Schulz miałaby możliwość zejść na 5. podziemną kondygnację pod dworcem głównym, by zwiedzić katakumby swojego miasta przed odjazdem na wakacje do Gdańska? Po odwiedzeniu parkingu na Nowym Targu jadę na Świętego Mikołaja. Wysiadam z auta i idę na róg ulicy. Nad moją głową piętrzy się wieżowiec. Ale niegdyś stał tu zupełnie inny, po niemiecki gmach, z przeznaczeniem na szeroko pojętą działalność teatralną. Instytucja wielokrotnie zmieniała nazwę, a także charakter. Ostatecznie jeszcze za czasów niemieckich powstało tu kino Skala, a po wojnie na jakiś czas kino Pokój. Niestety po jego zamknięciu budynek niszczał, aż został rozebrany. W ruinach dawnego kina za dziecka bawił się mój mąż, choć dostęp do nich był już wtedy mocno ograniczony. To właśnie tu, na Starym Mieście, gdzie dorastał, spekulanci obdarzali się nawzajem historią o katakumbach ciągnących się spod kina aż do dworca głównego. Ciekawskie dzieci zaś od razu brały opowieści za pewnik i próbowały do nich dotrzeć. Ciekawe, czy moja druga połowa byłaby w stanie przypomnieć sobie coś jeszcze na ten temat. Fakt, że Wrocław być może nie ma podziemnej wersji, nie oznacza, że nie ma podziemi w ogóle. One naprawdę istnieją, tylko na inną skalę. Wybudowane przez nazistów bunkry służyły tylko wybrańcom. Gdy miasto nękały naloty, mieszkańcy musieli się kryć w piwnicach. Niektóre z nich są ze sobą połączone. Od choćby te na Placu Solnym, w byłej sali prób, którą aktualnie zajmuje klub. Z tego miejsca także pamiętam wiecznie zamknięte drzwi, za którymi ciągnęły się kolejne piwnice. Podobno można było nimi przejść spod Placu Solnego aż do końca ulicy Ofiar Osięcińskich. A to już robi wrażenie. Nieopodal mojego domu przy ulicy Sopockiej na nieprzejezdnej części stoi prawdziwy wojenny bunkier. Pamiętam go jeszcze z czasów, gdy teren byłej kliniki psychiatrycznej, na której stoi, nie przypominał lasu. Wtedy wejście i wyjście do podziemi można było zobaczyć gołym okiem. Dziś trzeba ich wypatrywać, choć samo wejście do niego wydaje się być nieco łatwiejsze. Niegdyś bowiem strzegły go dwa agresywne psy, a płot zwieńczono drutem kolczastym. Dziś ubytek w ogrodzeniu pozwala mi po raz pierwszy zobaczyć, jak jest wewnątrz. Dalej nie wejdę. Smród. Koszmar. Ale jeszcze przyjdzie taki moment, że tam wejdę. Ale wrażenie zapachowe straszne. Straszne. Niewątpliwie w bunkrze pomieszkuje lub przebywa jakaś forma życia, choć zdecydowanie nie najwyższych lotów. Konstrukcja jest dość długa, ale sama boję się ją zgłębić. Poczekam jeszcze i pewnego dnia może się odważę. Spacer po pozostałościach wrocławskich podziemi zainspirowany piwnicami Urzędu Wojewódzkiego dobiega końca. Ja i moja druga połowa parkujemy auto na jednej ze śródmiejskich ulic. Mąż przeprasza mnie na chwilę i znika. Ma tu rodzinę.
Zapewne chce pożyczyć klucz. W końcu pokaże mi coś, o czym wielokrotnie opowiadał. Pojawia się po jakimś czasie. Zadowolony zaprasza mnie na krótki, ale ciekawy spacer. Wchodzimy do bramy i kierujemy się w stronę podwórza. Schodzimy po kamiennych stopniach i skręcamy w prawo. Naszym oczom ukazują się stare metalowe drzwi. Słyszę stęknięcie zamka, odbite echem ceglanych ścian po drugiej stronie. Drogę oświetla nam rząd przyściennych żarówek. Wąski, ciasny korytarz wiedzie w dół po kamiennych schodach. Od wejścia czuć tu chłód i zatęchły piwniczny zapach. Jako dziecko bardzo go lubiłam. Dziś też budzi dreszczyk emocji. U dołu schodów, podziemia, zaczynają się wić. Mijamy kolejne zamknięte metalowe drzwi, łączące ze sobą piwnice co najmniej dwóch bram. Skręcamy w ginący w mroku korytarz. Przytrzymując się wilgotnych, zimnych ścian, dochodzimy do kolejnego przejścia. Wejście jest mniejsze niż to poprzednie. Zgięci w pół, niemal w kucki, idziemy jeszcze przez chwilę i dochodzimy do niezwykle ciasnego pomieszczenia na planie kwadratu. Wchodzimy po drabince. Na wysokości oczu mamy niewielkie, zakratowane okienka. Kilka mocniejszych uderzeń wybija jedno z nich. Wychodzimy z podziemi i jesteśmy przy oficynie. Przeszliśmy tu z ulicy. Podobne wyjścia z podziemnych schronów przeciwlotniczych stawiano nie tylko podczas II wojny światowej, ale i po, w latach 50. i 60. Mimo, że nie wielkie, rodem z legend, ale jednak udało nam się zwiedzić podmiejskie przejście. Prawdziwe i tajemnicze. Podobne odkrycia w powojennym Wrocławiu mogły stanowić podwaliny legend o mieście pod ziemią. Nic dziwnego. Po spacerze pod podwórzem w Śródmieściu sama zaczynam w nie wierzyć.